a w dzisiejszym filmie bawełniana sukienka mini, propozycja w nieco odważniejszym kolorze, muślinowa sukienka idealna na plażę, długi lniany kombinezon, kombinezon w wersji krótkiej w piękne kwiatki, kopertowa bluzeczka, mamy też coś w stylu lat 60. Bardzo ładne kuloty oraz taki marynarski sweterek. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś zapraszam na Mierzymy z Reserved. Mamy sukienki, kombinezony, spodnie, bluzki, w zasadzie każdy znajdzie coś dla siebie. Większość z tych rzeczy jest już na wyprzedażach, więc jeśli coś Wam się spodoba, to oczywiście jak zawsze linki zostawię Wam w opisie pod filmem. No i co, jeśli jesteście ciekawi, co zamówiłam, to oczywiście zapraszam do oglądania dalej. Na samym początku mam taką krótką, błękitną sukienkę. Bardzo mi się spodobały tutaj to wykończenia przy rękawach, także wskakuję w nią i zobaczymy zaraz, jak będzie wyglądać. Pierwsza sukienka jest oczywiście w rozmiarze XL, jest w 100% z bawełny. Ta bawełna jest taka fajna, dość cienka, idealna na lato, no ale ona jest tak okropnie krótka, ta sukienka, no, że zdecydowanie odpada, szczególnie z tyłu, no zdecydowanie nie czułabym się komfortowo gdzieś latając tak po mieście, więc bardziej preferowałabym tą sukienkę dla niższych osób. Ogólnie cały krój naprawdę mi się podoba, te falbanki tutaj dodają takiej dziewczęcości, takiego uroku tej sukience. Tutaj w talii ma gumeczkę, jest jeszcze trochę luzu, jednak no, na długość jest trochę za krótka, szczególnie, że ona jest tak troszkę w linii A, ma takie falbanki, przez co tutaj no, jeszcze bardziej, wiecie, mogłoby coś podwiać, także no, jest bardzo ładna, jednak dla mnie zdecydowanie za krótka. Kolejna sukienka to taka sukienka kopertowa, jednak jak widzicie z takim dość ciekawym dołem, bo ona jest tutaj taka trochę falbaniasta, także zaraz zobaczymy, wskakuję w nią i zobaczymy, jak będę w niej wyglądać. Ta sukienka również jest w rozmiarze XL, ma bardzo fajny kolor i powiem Wam, że to jest coś takiego innego, ale nawet mi się podoba. Ona jest w środku zapinana na guzik, oprócz tego tutaj mamy klasyczne wiązanie jak przy sukienkach kopertowych i przez to, że ona jest tutaj taka dopasowana, a tutaj jest puszczona, bardzo fajnie optycznie nas wyszczupla. Gdyby jeszcze była wyprasowana, to w ogóle myślę, że wyglądała dużo lepiej, ale no oczywiście Reserved nie zawodzi, jeśli chodzi o przysyłanie całych wymiętolonych ubrań, także wybaczcie. Tutaj na rękawkach są też takie bufki. No bardzo fajna sukienka, może do chodzenia na co dzień niekoniecznie, bo no jest taka dość obszerna, ale myślę, że na jakąś imprezkę, czy nawet na wesele, jeśli nie lubicie takich typowo weselnych sukienek, to jak najbardziej się sprawdzi. Kolejna sukienka to taka muślinowa sukienka maxi, coś takiego typowo wakacyjnego, idealnego na plażę, także wskakuję w nią i zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Kolejna sukienka również jest w rozmiarze XL, jest z muślinu, no i to jest taka typowa sukienka właśnie plażowa. Ona jeszcze tutaj ma podszewkę, która też wydaje mi się, że jest naturalna, więc fajnie. Chociaż osobiście wydaje mi się, że ta podszewka by wystarczyła tylko w górnej części, a tutaj dalej mogłoby być to luźne, no bo w końcu mamy lato, jest to sukienka taka typowo na upały moim zdaniem, no ale trudno. Zrobili tak, jak uważali. Jeśli chodzi o długość, jest jak najbardziej ok, no bo jak wiecie, ja jestem wysoka i tutaj no ona sięga praktycznie
wiecie, do końca stopy, więc to jest na plus. Tutaj można sobie ją też trochę wyregulować właśnie na szyi i w ramionczkach, bo one też są regulowane, także fajnie. Ogólnie naprawdę przyjemna sukienka na cieplejsze dni. Dalej mamy taki zielony wiązany kombinezon. To jest ta linia Reserve z dodatkiem lnu, więc tutaj teoretycznie te składy powinny być trochę lepsze. Także wskakuję i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Kombinezon jest w rozmiarze XL. Jeśli chodzi o skład, jest naprawdę bardzo fajny, bo mamy tutaj 70% wiskozy i 30% lnu. Jest on taki fajny, przewiewny. Ogólnie krój jest bardzo ciekawy. Tutaj ma taką fajną górę wiązaną w sposób kopertowy. Jednak klasycznie ta góra jest na mnie troszkę za duża, więc tutaj raczej dla dziewczyn z większym biustem, bo mimo że on jest wiązany, to ja już tutaj sobie bardziej tego ścisnąć nie mogę. Jeśli chodzi o dół, jest jak najbardziej ok. Osobiście wolę trochę dłuższe spodnie, bo ja też na co dzień nie chodzę raczej w wysokich butach, a wydaje mi się, że ta długość spodni jest właśnie typowo do wyższych butów. Z takimi płaskimi już nie będzie to wyglądało tak fajnie, tak mi się przynajmniej wydaje. Ma kieszonki, z tyłu też wszystko bardzo fajnie wygląda. No i oczywiście zielony kolor, na który ostatnio mam jakąś fazę, więc ogólnie bardzo na plus. Drugi kombinezon w wersji krótkiej, taki kwiecisty, i on występuje właśnie w takiej wersji kolorystycznej niebieskiej. Jest też jeden przepiękny w takie żółte kwiaty, ale niestety został wyprzedany w moim rozmiarze, więc na pocieszenie wzięłam niebieski, także zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądał. Kombinezon ten również jest w rozmiarze XL. Tutaj mamy mieszankę wiskozy, lnu i bawełny i powiem Wam, że prezentuje się on naprawdę bardzo ładnie. Ten kwiecisty print, materiał, który jest taki ani nie za cienki, ani nie za gruby, delikatnie prześwituje, ale tak naprawdę minimalnie. Tutaj ta góra jest taka trochę pudełkowa, bardziej w kwadrat, ale jakoś w przypadku tego kombinezonu mam wrażenie, że wygląda to całkiem ok. Ogólnie naprawdę bardzo fajny kombinezon. Tutaj jeśli chodzi wymiarowo, no to on jest ok, myślę, że tak jeszcze z 2 cm więcej, bo nie mam tutaj jakoś za dużo luzu, także gdybyście chciały zamówić, to miejcie to na uwadze. Tutaj ma kieszonki, kieszonki ma też tutaj klasycznie, no naprawdę bardzo fajnie się prezentuje. Dalej mam zestaw takiej bluzeczki kopertowej i ja ją zamówiłam tak trochę z ciekawości, bo bardzo często mnie pytacie o tą bluzkę, którą miałam dzisiaj na początku filmu i ona jest z Nari i tych bluzek już nie ma na ten moment, a ta ma podobny krój, ale już widzę, że ma całkowicie inny materiał, więc zobaczymy, czy to będzie jakaś alternatywa. I do tego mam takie różowe spodnie, także przymierzę sobie to razem i zobaczymy, jak to będzie się prezentować. Bluzeczka jest w rozmiarze L i mimo że krój jest faktycznie bardzo podobny do tej z Nari, to jednak materiał jest całkiem inny. To jest taki dość elastyczny materiał, sztuczny i to faktycznie czuć. No i oczywiście te rękawy, które wyglądają jakby były za krótkie. Dodatkowo tutaj w biuście się wszystko rozchodzi i właśnie w miejscu, w którym mam wpięty mikrofon, musiałaby być po prostu jakaś haftka. Albo trzeba by było sobie to spiąć jakąś agrafką, bo inaczej wszystko jest na wierzchu. Jeśli chodzi o spodnie, są w rozmiarze XL i ogólnie wydaje mi się, że robią naprawdę bardzo fajną sylwetkę. Wyglądają naprawdę przepięknie, mają kieszonki. Jedyny minus jest taki, że naprawdę prześwitują i to dość mocno. Ja mam ciemną bieliznę, no i to niestety widać, ale kolor i krój jest no, naprawdę bardzo ładny.
Dalej, jak już jesteśmy przy tych spodniach, to mam taką bluzeczkę w groszki z kołnierzykiem i mi się to kojarzy typowo z latami 60. Także od razu przymierzymy sobie do tych spodni i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jeśli chodzi o tą bluzkę, to również jest w rozmiarze XL, jest w 80% z wiskozy i zdecydowanie lepiej wyglądała na modelce. No powiem Wam, że ta bluzka wygląda mocno średnio. Do tych spodni jest w ogóle za długa, bo myślę, że gdyby miała taką długość, byłoby po prostu lepiej. A tak wygląda tak trochę szlafrokowo, fartuszkowo. Ma bardzo fajne tutaj wykończenie przy kołnierzyku, taką jakby nitką, no ten kołnierzyk jest obszyty, nie wiem jak to nazwać, taką ażurową i naprawdę fajnie to wygląda. Jednak w takim ogólnym rozrachunku jakoś mi się ta bluzka nie podoba. Może do jeansów, ale nie jest to nic specjalnego, także no ja sobie raczej jej nie zostawię. I teraz na wyprzedaży zaczynają się już pojawiać swetry, więc jest to fajna okazja, żeby kupić sobie coś po prostu taniej. Tym bardziej, że jesień, ani się obejrzymy i już na pewno nas zastanie i te same swetry będą po prostu 2 albo 3 razy droższe. Ten jakoś tak wpadł mi w oko, także wskakuję i zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądał. Sweterek jest w rozmiarze L i on jest szyty taką grubszą nicią i powiem Wam, że prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Ma wszystko, co ja lubię, bo jest w paski, czyli pierwsza rzecz. Ma złote wykończenie, długie rękawy, które po prostu jak są dla Was za długie, możecie sobie po prostu podwinąć i też wygląda to ok. I on ma taki dekolt trochę w łódkę, że możecie sobie to po prostu zrobić na jedno ramię i też to prezentuje się naprawdę dobrze. I jest to taki sweter, który możecie sobie zarzucić tak naprawdę na sam stanik i będzie to wyglądało ok, ale myślę, że na jesień na jakąś podkoszulkę też będzie wyglądał super, czy do shortów, czy do jeansów, no myślę, że jest to naprawdę taki element, który każdy powinien gdzieś w szafie mieć, także no jeśli chodzi o ten sweter, to jestem na tak. Dobrze, więc to już by było na tyle, jeśli chodzi o ten film. Oczywiście jak zawsze dajcie w komentarzach znać, czy coś wpadło Wam w oko, czy może korzystałyście już z wyprzedaży, czy jeszcze nie. Oczywiście zapraszam do lajkowania filmu i do subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i zapraszam też na Instagram, jeśli jeszcze tam nie byłyście, bo tam też zaczynam działać. A my widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia.